Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry Boris. wziąłem cię to ja <grym> jestem ja, to ja to do ciebie nadaję. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam cię Remigiuszu. Eee, o oh no. Co się stało, co zapomniałeś? Zgubiłem gdzieś pilot od klimatyzacji, będzie mi zimno, ale to nie szkodzi, to ja na chwilę wstanę. to się bluzę. <grym> masz bluzę. Nie, no wiem, ale to nie jest aż taka ciepła, no dobrze, dobrze. Nie jest bluza, to jest elegancka koszula ze stojką. Ja widzę czarną plamę. O. Znaczy nie to, żebym Cię teraz nazwał czarną plamą, ale to, 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 okay, tak to wyszło. Ogłaszam to... tak no, 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 oficjalnie, że nie jestem urażony. To dobrze, się cieszę bardzo. Yhm, nie pamiętam, żebyś był urażony kiedyś. Nie. W ja też ogóle, nie więc. <laughs> więc dobrze. Co tam, Remigiuszu? Jak Ci, jak ci życie mija? Panie, ciężko jest, ciężko jest, powiem Ci, bo moje dzieci jest chore najmłodsze i w związku z tym nie chodzi do przedszkola. Witam, jest taki. W kąciku yy, chorą, yy, medycznym? Nie to by tak łagodniej, bo tak naprawdę chciałem powiedzieć, że ciężko, bo moja córka jest chora, więc w związku z tym trochę mam mniej czasu i, i, i życie się toczy bardzo nie, nieregularnie. Nie, ale powiedziałbym, że są YouTuberzy, którzy mają gorzej. Hmm. Dzisiaj. To prawda, słyszałem, że ci z YouTube skasował wszystkie kanały na YouTubie. Szczerze, że tam YouTuber, który obraża innych ludzi, wywalony z YouTube'a, tak? To, tak, to ja i o mnie. Okazało się, że wyobraź sobie, że nie jestem jedyny. Nawet powiedziałbym, że nie jestem najgorszy z tego, co widziałem. o No, tak myślę, tak myślę. Tak no i, i wiem, że to brzmi tak, tak trochę wygląda na śmieszkowanie, ale to ja nigdy nie kibicuję, jak komuś, jak komuś kanały pozamykają na, na, na YouTube, bo w zasadzie wszelkie linie obrony zostają wyeliminowane. Ale też z drugiej no strony jak? myślę sobie, że przewina. O, czekaj, czekaj spokojnie przewina, przewina jest taka dosyć ostra i, i udokumentowana bardzo dokładnie. Yy, więc tak, ale mówisz, jak to, jak to, więc zamieniam no, się słuch. No, no przecież jeszcze jest. Yy może robić livey na mówimy o nitrozyniaku Livey na TikToku, na Instagramie, na Facebooku założyć własną platformę hmm, z płatnym z płatnym dostępem. No ma tak dużo wiesz, widzów to mm, no myślę, tak, że kto tak, tak. może tam jeszcze więcej zarobić na tym. Pewnie masz rację, pewnie masz rację. Pewnie YouTube jeszcze będzie płakał z tego powodu, że tam po Nie sądzę. te rzeczy. Nie sądzę, nie sądzę. No, ale to jest, to jest, to jest, to jest sprawa pewnie, która się rozwija. Ja muszę, już sobie obiecałem, że usiądę sobie któregoś dnia wieczorem na live'ie, wezmę sobie lampkę wina i obejrzę sobie te wszystkie materiały dokumentujące te Pole <laughs> Polecam coś mocniejszego jednak. <laughs> znaczy, wiesz co, sam ten materiał oczywiście jest napracowankiem zrobiony. Tyle że tam ja widzę jeden główny problem. Bardzo mocna teza, że Nitro robił kanał dla dzieci. Oczywiście nie mamy do końca wpływu kto nas ogląda, ale ciężko mówić, że to był jednak content skierowany do dzieci, że dzieci go słuchały i oglądały, to no to wiadomo, bo to każdy popularny twórca w internecie ma duże grono Dzieciaków, a tak to, no, tam mi się bardzo podoba ten, ten ukazany schemat, z, jakby zdobywania popularności. Więc no, ja, ja. to tak sprawnie zostało pokazane. Ja jestem, jestem pod wrażeniem, bo ja, ja, to, to jest też tak, że to jest taka część internetu, którą ja się nie interesuję za bardzo. Ja wiem, że zawsze wiedziałem, że Nitro robił zrobił karierę na robieniu sobie żartów z ludzi. Przez omegle, przez jakieś rozmowy telefoniczne, tylko nie mhm. wgłębiałem się. Jak obejrzałem ten materiał przygotowany przez kanał, nie wiem, ale się dowiem, to muszę powiedzieć, że byłem zszokowany. To znaczy, wy z Wojtkiem o tym rozmawiali, mhm. jak wrzuciłeś link do tego materiału, to przez pierwsze pięć minut to mi szczęka opadła. W sensie, ja wiedziałem, że on nie należy do, mhm. do najkulturalniejszych ludzi w internecie, nie? Jakby to, to, ale, ale to, mnie, to mnie, trochę mnie to rozłożyło. Nie sądziłem, że to wygląda aż tak. Potrafię sobie wyobrazić, że z mojej działalności też można by zebrać materiały, które nie do końca o mnie by świadczyły dobrze, ale nie sądzę, żeby aż tak daleko można było zajść z tymi materiałami. To było otrzeźwiające to, to doświadczenie, to co tam zobaczyłem. Sądzę, nie sądzę. No, no wiesz, bo to chodzi mi, kompilacje zawsze potrafią być nie, bardzo krzywdzące, nie. ale no tam. No ja byłem, ja byłem, no byłem w szoku. No ale tam Myśl... też bardzo ciekawa szpileczka do wszystkich kanałów komentery, które nigdy nie poruszały tego, tego tematu, no ale też prawda jest taka, no, że Nitro to jest kolega praktycznie wszystkich kanałów komentery, więc... No, no, to jakby, jakby z, całą, z całą sympatią do wszystkich twórców komentarzy, rzetelność się Kończy tam, gdzie zaczynają się korzyści z kontaktów i ze znajomości. Znaczy, no? wiesz co, problem jest... Ja nie wiem, czy, czy to jest kwestia rzetelności. Raczej... Znaczy, na pewno. Na pewno to jest kwestia rzetelności, tak? Ale to jest też taki schemat, że to dużo osób mówi. Ja nie znam hmm. Nitra, nie? Jakby... Ale, że on no to jest spoko gościem, tak jak prywatnie z nim rozmawiasz, czy coś. No to... Wiesz, jak poznajesz typa, no i wiadomo, że to, czy każdy ma jakieś słabsze chwile na, na streamie. No to, to się w jakiś sposób równoważy i nie czujesz, że to jest jakiś temat na film. A jak ktoś zbierze to wszystko i ci skondensowaną wszystkie te najgorsze momenty, puści, no to robi to piorunujące wrażenie, ale jako że ty go znasz, spotykasz się z nim, wiesz, na jakimś na wszystkich galach MMA, robicie mm -hmm. jakieś deale. Tak, tak. No on ma markę odzieżową, no to wiesz, jakby tak, zmieniać się, się, się Tak, 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 bardzo się zmienia perspektywa. Ja pamiętam, raz taki materiał przygotował chyba TVN o gimperze. To była ta, taka kompilacja. I ten materiał o gimperze też robił wrażenie wtedy, ale nie umywał się nawet do tego, do tego materiału. Wiesz co, ja uważam, że to był ten sam poziom. Absolutnie. Uważam, że, to, że, że Nitro i Gimper. Może, może dlatego, że trochę czasu minęło od tam. E, tak, tak, tak. tak, tak, tak. Absolutnie. No to dobra. To, to... Nie, mam, nie mam wątpliwości. Dużo no, takich... Może, może, masz, może masz do tego jakiś dystans. Ja, ja wiesz, być może trochę czasu minęło. Ja bym powiedział, że tamten materiał zrobił na mnie wrażenie. Powiedziałbym, że ten zrobił na mnie większe, ale... ale... Znaczy, stawiam, że po pierwsze, no to jest godzinny materiał, gdzie w większości hmm. przypadków są te szoty. Nie? No to to jest na, na pewno ten materiał robi e, dużo większe wrażenie. Zresztą też jest taki trochę... Też kolejna rzecz może trochę, która mi się nie podobała w tym materiale, takie call to action i takie, wiesz, o, na pewno żadne duże medium o tym nie napisze albo coś. Aha, no. al... Wiesz, każdy twórca internetowy ma takie tam... Ale, ale w, 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 dla mnie to jest problem, bo jest, bo to obniża wartość materiału. Te mhm. takie, wiesz, te rzeczy, które nie, w jakiś sposób zostały zmanipulowane, no ale no, jakby no, podstawa jest... Cały czas się broni sama, no bo jest oparta na szotach, nie? No to ciężko mm, powiedzieć. No. To były tylko rzeczy wyrwane z kontekstu. Normalnie to jest. Zawsze mówił dzień dobry na klatce i był bardzo miłym chłopcem. No, no nie, no przegrał sprawę w sądzie tam o, z sąsiadem, nie? Też miał jakieś mm -hmm. takie rzeczy. Więc... Sąsiad był niezadowolony z tego traktowania. <laughs> więc. No, no to ciekawe. Zobaczymy, jak to się. Zobaczymy, jak to się e, rozwinie, gdzie. Na którą platformę wróci? Stawiam na TikTok, ale TikTok to też jest taki, że szybko reaguje. No właśnie, właśnie. Jest to interesujące. No, wydaje mi się, że YouTube to trochę zamknął już, już wszystkie drzwi. Nie wiem, czy to się da otworzyć i wrócić, U, bo to wiesz, jest bardzo ostra reakcja. Yy, wiesz co? Arafonix nie wrócił? Nie wiem. Być może. Podziwiam się, że trzymasz angielski no, no, ja... w tej sprawie. <laughs> Więc stawiam, że na pewno jest. Zobaczymy, bo w tym momencie informacje są takie, że ma dożywotniego bana, ale mm -hmm. to tak, ja bym poczekał z tym, bo z YouTube'em to nigdy nie wiadomo. Okej, no. mm -hmm. okej. Okay, okay. No, no, no. To, to tyle, jeżeli chodzi o mnie. A wiesz, co u jakąś ciebie? Błędę? powiesz coś. coś, coś nie, Że, zastan wiesz co, zastanawiam się cały czas nad tym, bo to jest tak. Kurde. Ja mam. mam... Jestem daleki od bronienia jego, i tak, tak, wydaje mi się, że on gdzieś daleko był poza moim radarem przez bardzo, bardzo długi czas. Ja tą ekipą trochę się, odrobinę się zainteresowałem, jak w Zone był Rojo, bo gdzieś tam nagle się pojawili w, tam w trochę w moim, w moim zasięgu, ale tak, poza tym to gdzieś, gdzieś kompletnie, kompletnie było z boku. Ja też zresztą tematu Nitra nigdy nie poruszałem w, w Rokobraża, Dlatego, że ja z nim miałem gdzieś tam po drodze jakąś spinę, a rokobraża uh. to był zawsze taki materiał, gdzie ja wiesz, nie chciałem, żeby to była moja osobista wendeta, więc brałem na tapetę ludzi, z którymi nigdy nie miałem żadnych złych relacji. Więc może to nieładnie, bo kolegów jakby takich teoretycznie yy, 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 szkalowałem, a tych, którzy byli ze mną, mieli złe relacje, to nawet ich nie ruszałem, ale właśnie po to, żeby, nie, żeby uniknąć takich, że to z nienawiści robię czy coś. Więc kompletnie mi to umknęło i w tym momencie, w którym ja szukałem tego typu materiałów. I, 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 I poza tym, więc, więc no, no tyle. I dzisiaj, dzisiaj jestem w szoku, patrząc na ten materiał. No i mam, brak brak mi jakiegoś, yy, jakiejś takiej perspektywy, tego kontrastu, nie? Tego, tego dobrego zachowania nitro, które teoretycznie gdzieś tam miało miejsce i ludzie o tym piszą, że on ma, miał dobre zachowania. Nie, no, Dostałem wiesz, tylko taką, wiesz, taką wywrotkę główną. No nie? Remik, no streamujesz codziennie, nie, powiedzmy, streamujesz codziennie po 8 godzin, czy tam po ileś masz dwa triggery, no to te triggery trwają tam, wiesz, wiadomo, że to jest też na przestrzeni prawie chyba 10 lat, hmm. no to wiadomo, że nie tylko dlatego, że, że cały czas jest strigerowany, ludzie do niego przychodzą, tylko, no, wiesz, jakby przychodzą, bo nie wiem w sumie dlaczego ludzie go oglądają. No to jest, okej, okay, rozumiem, że to jest ta nęcąca widzów część jego natury. Nie, nie mam, nie mam Ja nie śledzę go. Ja nie śledzę, jakby Nitro jest dla mnie raczej obojętny, no. No nie, ja nie lubię toksycznych ludzi, a patrząc na to, no to jest super toksyczne. Myślę, że sam o tym wie, No, no to też, to nie jest tak, że ktoś mu zarzuca coś, czego nie zrobił, albo mm -hmm. czegoś, C czego nie powiedział, tylko on to zrobił, hmm. powiedział, no tak się, tak się zachowywał i, no i tyle, no jakby są to konsekwencje jakieś. No na pewno. <laughs> na pewno. Na nie, pewno. że próbował go bronić, czy coś, to brzydliwe. No próbuję, ale wyjątkowo. dobrze, no niech Właśnie ktoś nie, próbuje nie, go bronić, no to jakby... Wiesz co, ja nie patrzę, nie, nie patrzę z perspektywy jego, jako, bo, bo to, co zrobił, jest bezwzględnie do potępienia i należy do potępiać. Ja też jestem absolutnie pewny, że każdy jest, jestem zdziwiony, że tak dużo ludzi to oglądało bez refleksji jakiejś, to znaczy, że to, to są taki, taki typ zachowania, którego trudno wybaczyć jakby napastowanie. Ale, ale chodzi mi jakby, kiedy, kiedy myślę o, o tym, że wiesz, nawet jeżeli on jest okrutnym hamem, co tam ten materiał udowadnia dosyć dokładnie, to pośród różnych hamów, którzy są w internecie, on był najbardziej pracowity. Więc ja patrzę, wiesz, na tych na tych no, jednak wypracował coś tam. Nie on jako osoba w tym sensie, że, że mi go żal, tylko tej pracy i no nie wiem, nie wiem, czy to ma sens to, co mówię. No ja to jest tak... coś, co ja podzielam, bo ja też nad czymś wiesz, pracuję. Wiesz co, powiem sobie szczerze, stream My, to jest akurat praca wymagająca najmniej wysiłku z wszystkich dzia działań w, na, w internecie. Siadasz, e. no, powiedzmy, sobie, znaczy ja też streamuję. Przy tej widowni, którą on ma, to jest, ma, to jest naprawdę ciężkie. Ciężki ja, ale do ja czasami tam wchodziłem na te streamy, no to czasami to tam nic się nie dzieje. Grają w gry, sobie gadają, nie? Jakby no, to, to jest bardzo leniwy content. Ja to powtarzam. Okej. Okay. Okay. Jakby Ja też lubię czasami oglądać streamy, nie powiem, ale no, nie hmm. będę tu ukrywał, że to jest jakaś włożona, nie wiadomo, jakaś praca. No, no też nie udawajmy, że to jest jakiś... Nie, bo, bo ty, nie chcę też ty, wyjść ty, na Bumera, nie? Ale no, to ja rozumiem, hmm. że to, to... Ale też druga sprawa. Ja ci zacytuję tutaj bardzo mądrego człowieka, który zna się na branży bardzo dobrze i on powiedział, masz taką widownię na streamach, jaką sobie wychowasz i jaką zaakceptujesz. A to się zgadza. To powiedziałeś to to jest... ty. <laughs> O Jezu, nie, ja mówię, kiedy mówię o napracowaniu, nie mam na myśli samych streamów, tylko lat jakby funkcjonowania w tym, nie? I przez lata utrzymywania się jednak na topie. To, 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 to wiesz, to nie przychodzi, to nie przychodzi łatwo, ale, ale rzućmy, bo to schemat faktycznie brzmi jest jakby... podobny Schemat jest bardzo. W tym filmie był pokazany schemat. On cały czas mm -hmm. ma konflikty, cały czas ma wrogów. Wszyscy wiemy, że łączyć ludzi można w dwa proste sposoby. E, w, e, dla wspólnej idei i przeciwko... Mm -hmm. Czemuś komuś, więc no taki sposób działa. No tak, zresztą w tym filmie było to porównane do polityki i te schematy są proste i są znane. No i działają. No. nie, nie, dobra, zgadza się. I może ja niepotrzebnie się bawię w jakieś tutaj dygresje, prawda jest taka, że nie tylko na podstawie tego materiału, ale na podstawie jego zachowań już dawno ten kanał powinien zostać zbanowany. Być może gdyby był zbanowany ileś lat temu, to by trochę wpłynęło na jego zachowanie dzisiaj, a, a tak przez wiele lat miał zielone światło na tego typu zachowania. No, i przez wiele lat na Twitchu streamował, nie, więc... A ty, tego, no, no, no dobra, okej, okay. ale to... To niczego nie zmienia. Jakby chodzi mi o, o to, że, że jestem. Jakby bezwzględnie jestem negatywnie nastawiony do tego, co tam zobaczyłem. Nie? To, się, to się totalnie nie zmienia. Może mam empatii odrobinę za dużo, której na pewno jemu zabrakło? Gdzieś tam parę razy po drodze. Nie? <laughs> Empatia to jest no dobre. To jest właśnie ta poeta, którą szukaliśmy. Rzeczywiście czasami brakuje w internecie e, empatii. Tak, I skończmy to, bo czuję, że kopię sobie dołek. <laughs> No dobrze, skończmy, skończmy. O, panie, jakie ja miałem ostatnio problemy na streamie. Opowiem, no jak już jesteśmy w tematach streamowych. No, ja Bo ja z, go streamuję z Maka i mam nadzieję, że dzisiaj to zmienię. Jutro już. O, jutro, znaczy nie, dzisiaj, proszę państwa, w czwartek będziemy streamować razem. The Game Awards. Od A której to? my mamy to zacząć? Nie wiem. Pierwsza, pierwsza 30. Pierwsza 30, 30 się zaczyna impreza. Ja pewnie będę streamował o 23.00. Niezu, to ty to jesteś, to jesteś przekładany na. Bo, ja bo ja chyba chcę, bo ja mam zawsze w czwartek i w poniedziałek poranny stream, mm -hmm. gdzie mam. No i myślę, że sobie to przełożę po prostu na wieczór. Okay. Gdzie sobie tam obejrzymy, z, po, po, tam, pogadamy sobie, poczytam komentarze z, pod podcastem. To my, my razem prowadzimy już tego, tego streama, tak? tak? A The Game Awards już będziemy sobie razem prowadzić. Prowadzić. Będą Państwo mogli nas na żywo, chociaż my właściwie cały czas jesteśmy na żywo, przecież nikt nie robi tutaj żadnych cięć. No tak, na żywo, ale z Magnetowidu jesteśmy teraz. Więc mhm. zapraszamy Państwa. Ja od razu mówię, żeby nie było tej kryptoreklamy. Będzie to stream sponsorowany przez Lenovo. Yy, mhm. i, no i fajnie, i fajnie, że taka inicjatywa weszła. To nas, to nas jedyne przekonuje, żeby ze sobą streamować. <laughs> Borys może się śmiać, nie? ale jest też... Ja mam, ja mam czasami zapotrzebowanie, żeby coś porobić samodzielnie i lubię takie rzeczy, lubię takie eventy o, robić nie. samodzielnie. Pewnie w normalnych warunkach robiłbym samodzielnie i to mm. nie jest jakaś tam wrogość czy coś. Nie, nie. E, ale z, z dużą przyjemnością poprowadzę to z tobą sobie. Znaczy właściwie to poprowadzę. My sobie będziemy gadali. Będziemy tak, oglądać, jak Jeff Cayley prowadzi tak, tak, Dokładnie. A ja też jestem zwolennikiem e, takiego... E... Nie, nie wiem, jak nie to... Wszystko nie wszystko razem. Nie wiem, jak to... Na... Tak, dokładnie, żeby tutaj sobie hmm. było... My robimy podcast, reszta mnie nie interesuje tutaj, jakby, że... Ta... Taki, taki z niego nie, znaczy... <laughs> <laughs> nie to, że nie interesuje, ale nie, nie, wcin nie wchodzę w, te, w jakieś tak, takie... Nie, nie. Z wzajemnością zresztą. W jakieś takie e, tematy, więc zapraszamy państwa na, e, na, na tego streama. I co jeszcze? A, i miałem problemy w ogóle, oczywiście, więc e, nie miałem dźwięku z komputera. Miałem tylko dźwięk mojego gadania. Czy nie mogłem sobie puścić muzyczki, albo coś takie fajne. No. I wszystko posprawdzałem. Elgato po prostu 10 razy wszystkie kable powymieniałem. Mówię, I nie ma. I nie mówię, Elgato kupiłem niedawno do po prostu zwrotu, nie? albo do, do reklamacji. I okazało się, że ten mm, Switch HDMI Matrix mhm. taki. Zawiesił się po prostu. Wystarczyło go wyłączyć, włączyć, i już wszystko działało pięknie. I wsadzić prostu... do ryżu to jest... <laughs> Ale po prostu to jest taka bzdura, którą po prostu człowiek się fiksuje, że tam musi być problem i go szukasz. A okazuje się, że to. No, ale dobrze, że, że wszystko po kolei sprawdziłem, bo po prostu już byłbym był. Trochę byłbym za załamany. No robię sobie takie stanowisko streamerskie pro. Powiem ci, że kupiłem sobie super kamerkę internetową i doszedłem do wniosku, że wszystkie kamerki internetowe są do dupy. I nie wiem jak Ty żyjesz po prostu, co ja Jak widać, wiesz, on nie widać mi z barszczek, już jestem dużo, bo wszyscy mogę to łoda, jesteśmy do kamerę mam. Jak tylko. ty tam żyjesz z tą kamerą internetową, nie, nie, nie wiem, nigdy, nigdy się nie dowiem po prostu. Ja, to jest, stawia, znaczy ja cię znałem po prostu, u ciebie jak coś działa, to nie ruszasz tego. Tak jest więc, tak, tak. No, więc ja sobie kupiłem taką super ekstra nową, a no, jak zobaczyłem jakość, to tak mówię. Hmm. Mm. Hmm. Teraz jak się przesiądę na to Lenovo do streamowania, to będę mógł sobie podpiąć, sprawdzę przede wszystkim, czy ta kamera jest tak fatalna wszędzie, czy tylko na tym komputerze, co go teraz jest, używam. Jest wszędzie na, na 100%. A potem, potem spróbuję sobie podpiąć coś, coś lepszego, coś inaczej. Na 100%, tak. na 100%, zobaczymy, zobaczymy, co będzie. Ja też w ogóle planuję, tak pomyślałem, że może nagram sobie film o tym, jakie sobie zrobiłem stanowisko, bo w sumie to w parę fajnych takich patentów sobie wymyśliłem których nie ma w internecie. Na przykład jak zrobić A. bardzo prosto i tanio uchwyt do Stream Decka Elgato. Zrobiłem tak, wziąłem jakieś, jakieś takie bzdury, wziąłem z domu i po prostu sam to skleciłem, działa po prostu super stabilne. Mówię, wow. Jak to się wydarzyło, że tego w internecie nie ma? Taka prosta, taka prosta rzecz. No ja nie wiem, nie wiem, czy mi się będzie chciało. Zobaczymy i, i w sumie tyle chyba to u mnie. Dobrze, to, to chyba jest koniec naszej opowieści co tam u nas. Dzisiaj w ogóle jest fantastyczny podcast, proszę Państwa, nasz, znaczy nie dzisiaj zawsze jest nasz podcast fantastyczny. Chciałem powiedzieć, że mi się bardzo podobają tematy, bo one są. O wiele rzeczy zahaczymy z tego, co widziałem. I to jest taki podcast, który przypomina wstępniaczek. To jest taki długi wstępny. Trochę tak. Moje to co? Może zaczniemy od zwiastuna, zwiastuna, zwiastunu The Last of Us. To może znaliśmy. zapoznaj Państwa z treścią, bo tam pewnie masz jakieś rzeczy do przekazania. No to, no. A ja w tym czasie wyłączę klimatyzację, bo no, zaraz już mi się nie o do... palcem stóp. Dobrze, dobrze, proszę Państwa, 3 grudnia pojawił się pełnowartościowy zwiastun The Last of Us, czyli nowego serialu od HBO na podstawie gry o. Tajemniczym tytule The Last of Us. Zwiastun jest w ogóle w 1080p, czyli Full HD, które na YouTubie obecnie wygląda jak 7, 720, co trochę pasuje do starego HBO, ale może do nowego już nie. Twórcami serialu jest Craig Mazin, czyli showrunner, showrunner Czarnobyla i Neil, Neil Druckmann, chciałem powiedzieć Guyman. <grym> Neil Drakman, czyli jeden z, z szefów. Naughty Doga i reżyser The Last mhm. do was. Premierę serial będzie miał 15 stycznia. Ja bardzo czekam i pewnie myślę, że na 100% możemy już zapowiedzieć, że będziemy robić odcinek. Budżet serialu to jest 10 milionów na odcinek. Co jest bardzo imponujące i od razu zdradzę Państwu, to widać. Widziałeś zwiastun Jak, jakie wrażenia? Co Ci się podobało, co Ci się nie podobało? Piękny jest, bardzo gamingowy. I trochę, trochę prze, przeraża mnie ta myśl, bo wielokrotnie żeś powtarzał. Właściwie też to, że Neil Drakman bierze udział w tym. Mówiłeś czasami, że twórcy mają problem z zabijaniem swoich dzieci, tak? To mhm. jest? Tak, tak. No i gdzieś mi to tkwi cały czas w głowie, i boję się, że to będzie za bardzo, za bardzo fanserwis. A gra oczywiście jest fantastyczną i bardzo filmową opowieścią ale jak film będzie za bardzo grową opowieścią, to może trochę stracić. I, i, i o to się martwię, natomiast, natomiast wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka to nam raczej nie grozi. Na pewno wizualia są niezwykle podobne do gamingowych. Tam jest, takie są momenty, że człowiek się na chwilę zatrzymuje i ma takie poczucie, kurde widziałem to, byłem tam. Dla ludzi, którzy przeszli The Last of Us to będzie na pewno ciekawa, ciekawa przygoda, bo, bo takie poczucie, że się rzecz dzieje w miejscu, które sami znamy, no potęguje to, po, to doświadczenie świadczenie i The Last of Us przynajmniej na tym trailerze wyraźnie to pokazuje. Pedro Pascal w roli, woli, w roli Joela wygląda świetnie. Może dla, może z, 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 nie wiem, nie wiem z czego to wynika, może po prostu lubi się Pedro Pascala już od bardzo długiego czasu, właściwie od czasu Nekrosa. Narkosa? narkosa, Nekros? Narkos. Narkosa ziemniaki, kartofle, co za różnica. Proszę Państwa, mam, mam pewien problem z, z Belą Ramzy, czyli to z no, taki, że ona wygląda totalnie nie jak, nie jak, nie jak Eli. Ja prześledziłem sobie jej, jej karierę, ona świetną miała rolę w, w Grze o Tron, Grze o Tron i, i, i naprawdę wydaje się, że jest tą aktorką mhm. na tak młodą osobę i podejrzewam, że... że to, jak ją widzę na tym trailerze nie do końca mi podchodzi, ale jak ją usłyszę, jak ją zobaczę, jak to, 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 się, to się dosyć szybko przekonam. Więc ona jest dla mnie. Opowiadam chyba o tym już wcześniej, żeśmy rozmawiali. Że jakby wizerunek tak bardzo odbiega od tego, co ja widziałem w Eli, że ciężko mi się z tym pogodzić, ale to nie jest tak, że ja mówię, o nie, teraz to już nie oglądam, czy coś. Mam takie, mam takie swoje obawy, bo tam czuję taką. Um, no tak, tak trochę wyrywa, nie, wyrywa mnie z imersji, jak, 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 jak na nią spojrzę. Więc, więc to, to jest tyle. To nie jest jakby no, takie... To no, no, po prostu mi... dziecko nie podoba, tak? O to chodzi? To jest fakt. To jest nie, 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 nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że, że cała, cała... Widzisz, no, właśnie w tym treningu, że zachowana jest taka wyjątkowa spójność ze światem gry. I Pedro Pascal w roli Joela też tą spójność zachowuje, natomiast Ellie jest odmienna od tego, co widziałem. Więc ona nie pasuje do tego obrazka, ale to jest pewnie wystarczy jeden odcinek, żeby się do tego przekonać. Nie mam cienia wątpliwości, że wybrano ją ze względu na umiejętności aktorskie mm -hmm. i ze względu na to, że potrafi dobrze Eli zagrać, więc myślę, że nie mamy się o co bawić. Mówi o tym w ramach jakiejś opowieści, no przecież ja skoro to tak nie czuję nie to... Ja powiem szczerze, że tam są takie m, m, dwa chyba momenty, w szczególności, gdzie ona udaje klikacza i to było takie wow, mówię, u, dobrze, dobrze, jeden sekunda czy tam dwie nie Dobrze to poszło, dobrze to wygląda. To mi się okay. No ja jestem ja jestem na tak. W ogóle tam jest nie wiem czy wyczaiłeś, że w tle tego zwiastuna leci cover take on me Nie, nie czy Eli znaczy, na pewno w drugiej to posłysza. części grała na gitarze. W Kurde, no to Wiesz, no takie, a, takie, a ja takie. Nie zamaczki, czy ja to... dwójkę, to ja pamiętam też. A, na Więc to. Y, no i y, ja powiem szczerze, że zapowiada się. Mam takie wrażenie, że oczywiście wierna adaptacja, ale będzie to serial drogi. I cieszę się z tego. Mm. Cieszę się z tego, że, są, że zapowiadają się oczywiście no to, co mogę mówić, to, co widzieliśmy w zwiastunie. Bardzo dobre zdjęcia. Dobrze światło tam jest ogarnięte, to wygląda mega klimatycznie. Mm. Nie ma tej takiej serialowej maniery doświetlania twarzy. Tam ja proszę zwrócić uwagę na tą scenę z płomieniami, gdzie dominuje pomarańczowy. No Jest to tak na zrobione na ostro, nie? znaczy bardzo odważnie. Jest taki urywek, gdzie ten policjant, czy ochroniarz, czy tam te służby porządkowe, idzie tak bokiem i zagląda, w, przeszukuje taki zaułek. I to też takie jest, wręcz bym powiedział, że z taką manierą dokumentalisty zrobione, bo tam światło jest mocno prześwietlone to jego latarki. Mhm. Jest taki też. Y w ogóle tam jest dużo takich oryginalnych ujęć, nie? gdzie tam trzy czwarte kadru zajmuje jakieś takie, jakaś taka abstrakcja wytworzona przez nieostrość, albo tam to jest ujęcia zniekształcone, um, odbicia w lunaparku. Parku. No dużo tam jest takiego detalu. Tam nawet ten pęknięty zegarek jest, jest pokazany. No zresztą mhm. no, lokacje to jak całe to, to post-apo wygląda robi to na mnie bardzo bardzo duże wrażenie, trochę się boję o jedną rzecz, że będzie dużo potworów, a to niestety w filmie yy, stawiam, że w grze było dużo walki, mm -hmm. ale ona była fajna, bo my walczymy. A mm -hmm. w filmie nie będzie to też, a, a, nie, znaczy tak mi się wydaje oczywiście, bo twórcy stawiam, że ogarnęli yy, no mam nadzieję, że nie będzie tej walki dużo. No, wydaje mi się, że nie będzie, bo to, to nie trudno, to jest, to, to, no wiadomo, że w grze zapominasz o tym, że zabiłeś właśnie tysiąc osób gdzieś w drodze do celu, nie? Dokładnie, no, to, jest, to jest no, w seriale się, się to Play. nie sprawdzi zupełnie, więc... Nie, nie, nie. Ja, te rzeczy, o których mówisz, to one, one są, są, są ciekawe. Wydaje mi się, że, że Craig Mazin po sukcesie Czarnobyla który Czarnobyl musiał być taki, takim pseudodokumentem, tak to się mówi? Paradokument? Bo to jest sfabularyzowany dokument, tak? Nie, nie, tak. to jest normalnie fabuła. Tutaj... Poczekaj, bo mówię o, o Czarnobylu teraz. Tak, o Czarnobylu. E, fabuła normalnie, a no to nie, jest, nie, nie jakoś nie zahacza o dokumenty, jakoś tak. Y... Nie, dokument to jest dokument. To jest fabuła okay, na okay, podstawie do... prawdziwych wydarzeń i też dobrze. tam pozmieniamy. Ale, ale wspominam o tym dlatego, że w związku z tym, że Czarnobyl był historią opartą na faktach, to te takie dokumentalne ujęcia, o których mówisz, mogły się tam przytrafić, one miały prawo. I wydaje mi się, że Craig Mazin zastosuje je także w The Last of Us, ponieważ mu się bardzo dobrze w Czarnobylu sprawdziły one. I że, że, że dla niego to też była, bo też sprawdzałem sobie jego dokonania przed Czarnobylem i one nie były jakieś takie. Nie, były aż tak, nie, nie było aż takich dużych sukcesów, więc zakładam, że ten Czarnobyl wpłynął na niego. W, jakby, jeżeli chodzi o, o kreatywność w ogóle i sposób patrzenia na, na, na film. Więc myślę, że jeżeli, w ogóle, jeżeli ktoś nie oglądał Czarnobyla, to pole, zdecydowanie pole to, to tak, koniecznie tak, to tak. warto obejrzeć, bo to jest wiadomo, że to czasami kogoś może odrzucać, bo to historia jest oparta na faktach, więc cóż tam mogło się wydarzyć takiego? No, ale życie opowiada historię bardzo dobrze, a, a, a Craig Mazin zrobił to wyśmienicie w Czarnobylu. Więc, więc my, myślę, że takie skojarzenia z Czarnobylem w The Last of Us mogą się pojawić. Mi się też. Jak oglądałem ten trailer, przypomniał mi się inny serial, który także polecałeś, Station Eleven, że takich, że takich seriali drogi, filmów drogi nie ma aż tak dużo, a w, taki, w takim settingu postapo te też zupełnie ich nie ma i ta, ta stacja 11 też mi się tak kojarzy, bo, bo otoczenie, które w tym serialu jest, może być podobne do tego, które jest w The Last of Us. Więc Station Eleven też, też Państwu polecam rzucić, ok, jeżeli, jeżeli lubicie takie postapo. Ja też e... mi się to kojarzy trochę z Bugow Elijah, tak? Bugow Elijah. Bug Eli. Bug Eli. Księga Ocalenia w Polsce mm. to też mi się z tym kojarzyło. No więc czekam. No mam nadzieję, że nie będzie za dużo walk z bossami. No. <noise> ale że... myślę, że jakieś takie kreatury muszą się przytapić przynajmniej raz, tak, jakieś gigantyczne. No ja się... jednak bardzo lubię. I jak w filmie kreatury, potwory, to ich mm, nie widać, dzisiaj, dzisiaj ich tylko straszy się nimi. Tak, tak. Obcy 1 i 2 są fantastycznym punktem odniesienia do tego, w, jak, w jaki sposób można straszyć, nie, nie pokazując potwora. Tak. Swoją drogą chyba oglądałem niedawno jakąś. Znaczy, chyba na pewno oglądałem, ale nie, nie jestem do końca pewny, gdzie. W obcym 3 pojawił się, potem potwór już był animowany i to dzisiaj to CGI wygląda źle. Natomiast wtedy też było takie, takie poczucie, że. Odarcie tej, tej historii z tajemnicy, mm -hmm. jaką był obcy, spowodowało raczej, po, pogorszyło odbiór, odbiór tego filmu. Więc tajemni, tajemnica to jest coś, co się fantastycznie sprawdza, sprawdzało się kiedyś i sprawdza się dzisiaj, a dzisiaj obecność efektów specjalnych czasami kusi reżyserów do pokazywania więcej niż jest potrzebne. Wyobraźnia nam wystarcza, żeby o, pokazywać fajne rzeczy. I tu się zgadzam, jak najmniej potworów, a wcale nie będzie to znaczyło, że będziemy się bali mniej. Tak, więc czekamy i, i, no i na pewno państwo opowiemy o naszych wrażeniach. Z serialu. Kolejny. Nico Fermana jeszcze gra, zapomniałem, bo tak. nikt, ja uwielbiam Nico Fermana, jest fantastycznym facetem. A, tak, dokładnie. Dokładnie, Park and Recreation. Dobra, tak. to też. <laughs> a, ty, a ty w ogóle lubisz The Office? No, uwielbiam, uwielbiam. I parki i Rekreacji też uwielbiam. Bo Kosman wyda, wydaje teraz książkę o The Office. Naprawdę? No, chcesz? Ci załatwię. Kurde, potem boję się, żeby tego... Jeżeli kosman się nie, nie obrazi, że ta książka będzie przez jakiś czas na pewno leżała na półce, to ja z wielką przyjemnością. Dobrze. Dobrze, Opisał do mnie, czy chce, bo, bo nie, nie wie, czy ludzie lubią The Office, czy nie lubią, bo to niektórzy nienawidzą, nie? Ale ja kocham, no, czy... nie będę ukrywał tutaj, nie będę ukrywał. No, no, Nie, 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 no, Ja w ogóle brytyjski The Office prze, przejrzałem na, na, na wylot i ten, ten, ten amerykański również. To jest to jest. Idealnie. Ja lubię takie, takie rzeczy. Ten park Recreations też jest. Taki... No, fantastyczny. Ojas, oh, yes. mm. fantastyczny. E, słyszałem, że grałeś w Fortnite. A. Grałem, panie kochany, Fortnite. a I tak w ogóle dzisiaj, dzisiaj musiałem porannego streama odwołać, żeby to wszystko ogarnąć, bo dzisiaj dużo, dużo miałem zajęć. No ja też. W żonie na przykład z koła zmieniłem w samochodzie o, uh. pan, na zimowe. Taki ze mnie bohater. Bądź bohaterem i następnym hmm. razem wymień żonie... Yy... Męża. <laughs> no uniwersalne, no. A nie, 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 nie trzeba nie. będzie zmieniać, no. Nie wiem, czy te uniwersalne są tak dobre. One są do, jak coś jest do wszystkiego, to jest, wiesz, do niczego, nie? No, no. By warto zajrzeć sobie na przykład na testy. Ja jako ekspert od, od samochodów tutaj jakby wypowiadam się. To, można, to, jest, to jest temat pod dyskusję oczywiście my obaj nie jesteśmy uprawnieni, żeby te dyskusje prowadzić, ale taka chyba zasada w życiu jest, że, że można, można zakładać taki spisek, że te opony letnie i zimowe zostały wymyślone po to, żebyśmy dwa razy więcej opon kupowali w ciągu roku i zmieniali je, bo, bo uniwersalne mogą i business, wystarczyć do tego to i do tego. na pewno mechanicy co albo producenci opon to jest zawsze można zrzucić spisek, na korporację nawet spisek. jak się mylisz to spisek, zawsze tak, znajdziesz poparcie. Zawsze, zawsze zawsze ktoś powie <noise> oszukują nas oszukują nas no właśnie no więc, więc musiałem, musiałem ściągnąć sobie tego Fortnite'a on się ściągał znacznie dłużej niż się spodziewałem chyba <noise> nie jest to wielka gra no i pograłem i przegrałem parę razy z, z, z pewną przyjemnością i przyjrzałem się temu jak wygląda i powiem ci że w czasie gry już jak, jak patrzyłem na na komputerze jak wygląda gra to wielu detali i nie widziałem ale nagrałem sobie wszystko mhm. na w, w ładnej jakości pliku i potem po grze sobie przejrzałem, przejrzałem te pliki, żeby się przyjrzeć detalom i widziałem już znacznie więcej. Jeżeli Państwa interesuje, to na moim drugim kanale jest zapis z moich wątpliwych sukcesów, właściwie pewnych porażek. <grym> Bardziej, no, ale nie, powi sobie nie powiedzieliśmy, całkiem. dlaczego w ogóle tak, zagrałeś. No, bo no bo... Nie chciałem Ci odbierać tego. Dobrze, to ja opowiem. Proszę Państwa, wystartował czwarty mm, rozdział w grze Fortnite. I... I to nie jest motywacja dla nas, może Boże. I cała gra przeszła na Unreal Engine 5.1 i to jest już coś, co nas dużo bardziej interesuje, ponieważ pojawiły się tam e, takie technologie jak e, Nani, 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 Nanite, Nanit? no. Lumen, e, wirtualne mapowanie cieni czy super rozdzielczość czasowa, czyli TSR. W szczególności te dwa, Nanit i Lumen. Nanit to jest, taka, to jest taki proces, gdzie można do silnika wrzucić bardzo zaawansowany model, a ten silnik w, w czasie rzeczywistym wyświetli tyle poligonów, ile tak naprawdę my będziemy w stanie mogli zobaczyć. Upraszczam to bardzo mocno, ale mam nadzieję, że Państwo zrozumieją. Jest to technologia, która ma. Przede wszystkim przyspieszyć tworzenie gier i optymalizację hmm. tych gier. No i lumen to są. No jest to globalne oświetlenie w czasie rzeczywistym, ale też refleksy świetlne i czy, czy na wodzie, czy na różnych obiektach. Jest to, jest to też z tego, co kojarzy, tworzone z wykorzystywaniem technologii śledzenia promieni. Mm -hmm. Tylko jest to dużo mniej zasobożerne niż po prostu Bo to jest zbudowane race. w silniku, prawda? Tak, to jest, to, jest, to zbudowane, jest jakiś taki. Tak, budowany taka, taka... w silniku. Więc na przykład też wszyscy twórcy bardzo narzekają na coś takiego, co się nazywa wypalanie, gdzie mm -hmm. komputery muszą przeliczyć to światło, które będzie. Które my widzimy na planszy, tak to ładnie nazwę, mm -hmm. na scenie growej, i to zwykle to światło jest po prostu nie, nie jest dynamiczne, zawsze jest takie, jaki jest. Oczywiście od, od dłuższego czasu twórcy już tworzą sztuczki, ale my o tym mówiliśmy też w podcaście, w którym rozmawialiśmy o demie Unreal Engine ten, ten Było takie matrixowe demo, gdzie my mm -hmm. możemy sobie słońce dookoła planszy po prostu zmieniać, patrzeć, jak to wszystko pięknie yy, i bez prawie zacięcia się zmienia. No i teraz mamy to w Fortnite. W Fortnite jest to wykorzystane, ponieważ podczas gry potrafi się zmienić poradnia mm -hmm. i rzeczywiście bardzo płynnie i sprawnie to działa. Ja mam chyba tylko jeden z tym problem, że. Jest to bardzo stylizowana grafika. I, i, i no czekam na jakąś grę, która będzie miała taką pełną detali, nawet fotorealistyczną grafikę, żeby zobaczyć, jak to, jak to będzie chodzić przy takich rzeczach. No, ale to na razie mamy to, więc mówimy o Fortnite. Jest, ja mam dokładnie moje słowa powtórzyłeś, których zresztą użyłem podczas nagrywania swojego materiału, że Fortnite jest o tyle problematyczny, że ma ten swój bardzo charakterystyczny styl, który ogranicza ilość poligonów do, 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 do stylu, a nie do możliwości silnika. I oczywiście wygląda to bardzo ładnie. Świata przede wszystkim robią, robią ogromne wrażenie i to chyba to, co będzie najbardziej widoczne w tym. Cała reszta mam, mam takie poczucie, że no niespecjalnie różni się od poprzedniego silnika. Fortnite wyglądał zawsze tak samo, nieważne jakiego, jakiego silnika użyjesz, no to masz, masz te same postacie, tak samo się i tak samo wygląda otoczenie. A ja miałem w ogóle, jakby nie od razu mi to chodziło sprawnie. To znaczy mam takie poczucie, że jak przesuwam myszką, obracam postać o tam 360 stopni, robię taki pełen obrót, mm -hmm. to nie byłem w stanie uzyskać płynnego obrotu. Zawsze był taki moment, że albo coś, coś przycięło tak delikatnie, albo y, miałem, miałem, miałem wrażenie, że nie chodzi to, ja na jak gram sobie w Overwatch, Overwatch moim zdaniem chodzi dużo, dużo lepiej. Więc nie wiem, czy to jest mój osobisty problem z, z komputerem, czy, czy coś mi... Musisz skompilować shadery. No <laughs> tak, to najlepiej tak jak ci od tego, od kalisto protokoł, kompilują się ide co? Ja miałem także, jak miałem odpalony ray tracing, to rzeczywiście mm -hmm. potrafiło tam chrupnąć, ale sumarycznie jest tak, że po no i tam miałem, raczej grałem na wysokich i miałem spokojnie 120 klatek. Tak, tak, ilość Stukolnie, klatek jest, tak. jest, jest z bardzo, bardzo dobrze. Przy ray tracingu mi to rzeczywiście potrafiło czasem chrupnąć, a hmm. potem już pograłem i nie, nie zauważyłem tak. Raczej jest raczej okay. jest okej. Okay. No ja, ja mam też duży problem z synchronizacją pionową. Mam jednak ciągle ten torwanie ekranu mimo że mam bo mam monitor, który torwanie ekranu ma niwelować. Ale mhm. trochę niweluje, trochę nie niweluje i czasami muszę synchronizację pionową włączyć, mhm. czasami wyłączyć i zawsze mam, mam takie poczucie, że... Dlatego ostatnio zacząłem częściej grać na konsolach, bo, bo na, tych, na konsolach nie ma tego rwania w ogóle. A tutaj czasami mam takie poczucie, że, że, że coś, coś zerwie, a że używam dwóch monitorów, jednego do nagrywania, drugiego do grania, no to się i tu pojawiają jakieś problemy i tu pojawiają jakieś mhm. problemy, więc, więc trochę, trochę mnie to irytuje. No ale sama gra wygląda bardzo ładnie, no tr trudno no, trudno z tym dyskutować, no, zwłaszcza te światło, o których po powiedziałem tak. na początku, bo mówiłem o tym, że, że potem po, po, po nagraniach sobie przejrzałem te pliki i one no, no, robią, robią takie pozytywne wrażenie. Ten styl gry uniemożliwia, to jest właśnie to, to samo. W tym Matrixie było wyraźnie widać, że to jest coś niesamowitego, że to jest mm -hmm. jakaś nowoczesność. Tutaj tego no, no nie widać za bardzo, no to jest, to jest Fortnite. Jak wprowadzono w Minecrafcie tracing, to nagle ten Minecraft ożył. Mm -hmm. to, totalnie ożył i było widać du dużą różnicę w przypadku Fortnite aż takiego dużego przeskoku nie ma. Wiesz co, ja, tam jest, właśnie tam też miałem takie wrażenie, ale tak, jest tam taki obszar, gdzie jest las, wchodzisz hmm. do niego, w ogóle to jest taki jesienny las, super to wygląda. Tam to działa jak w odpowiednim miejscu jesteś. Mm -hmm. I rzeczywiście, no tylko że jak cię zabijają w pierwszych 15 sekundach, no to ciężko to posprzątać. Ja też się od zgonu do zgonu wiesz, sprawdzałem rzeczy. <gry> Więc ja byłem ra raczej zadowolony z tego. Nie mogę powiedzieć też, że to jest o, rewolucja, już tutaj nie wiadomo, co się dzieje. No bo ta grafika jest dość uproszczona. Ale mhm. w, wiesz, jakby no, to też jest taka gra, gdzie możesz zniszczyć sobie budynek, to oświetlenie mhm. się zmienia, jakby, mhm. no i widzi, widzisz, że to się dzieje e, po prostu na, na żywo i fajnie. No, Fortnite to jest dobry benchmark e, dla epika oczywiście, żeby się, mhm. no może nie benchmark, ale. To jest na pewno dobra reklama, żeby się pochwalić tymi nowościami, ale też powiedzmy sobie szczerze, oprócz tego, że tam jest ta uproszczona grafika stylizowana, i, i to jest pie pierwszy aspekt, to drugi to jest taki, że tam rzeczywiście pracują rzeźnicy i w tym epiku to się napieprza. Znaczy, tam rzeczywiście dział techniczny kręczuje, no, nie narzekają, bo tam się bardzo dobrze płaci. Ale cisną to i. i no i, i mało, nie, nie sądzę, żeby dużo firm miało, miało takie, takie zasoby. No wiadomo, ci największy, nie Activision. No no, 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 dla nich ta technologia jest tak naprawdę no, nośnikiem. Przez długi czas była ten, ten, ten silnik. No, ta piątka też, no wszyscy bardzo, bardzo sobie wiele obiecują. Też jest tak, że ja podchodząc do, do tego Fortnite'a, instalując go dzisiaj, to spodziewałem się nie wiadomo czego. Ja już tyle, tyle czytałem o silniku, o jego możliwościach, o tych technologiach, o których dzisiaj wspominałeś, że spodziewałem się, że tą paletą gry mi oczy wypali. No, nie wypala mi oczu, dlatego że to jest gra, która ma swoje ograniczenia nie ze względu na technologię, tylko ze względu na styl. I tyle, więc, Ale więc też podziwiam się zbyt jest to, wiele. Wiesz, jakby jest to gra, która ma chodzić na wszystkim. No już nie Oczywiście, na wszystkim, na przykład. O tym bo, też mówiłem. Tak, się bo ma tutaj. bo ma Windows 10 i Windows już nie musi 11. chodzić na iOSie. <laughs> <laughs> więc, hmm. A właściwie nie wiem, jak tam wygląda sytuacja, że możesz sobie. ją ściągnąć brudy po wypływają z brudy Sony, Microsoftu i hmm. wszystkich. I zapika pięknie, pięknie. Hmm. No dobrze, no więc ja sobie sprawdziłem tego Fortnite'a, spoko. Nie jest to chyba. Naj... No, ja teraz gram w koda cały czas, muszę przyznać. I dobrze może nie się nie jest. To... Bawię się świetnie. Nie też. będę ukrywał, nie pokażę. Ja mam jeszcze resztki godności, muszę przyznać, jako streamer. I, ja już się e pozbyłem jakiejkolwiek. <gry> nie gram w takie gry na streamie. W FIFA, w KODA, w Elden Ringa, oj. Mm. Wiem, że to się źle. Ja bez streama już jakby e furi dostaję czasami, ale e no to. Mm. Dobrze się no. bawię, muszę przyznać. Dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. I co jeszcze dzisiaj mamy do omówienia? Mamy do omówienia, proszę Państwa, młodzieżowe słowo roku, bo zostało wyłonione jest to mm -hmm. słowo essa. Czy ty często mm -hmm. używasz słowa essa? Nigdy nie używam. To jest, to jest kolejny, kolejny rok, kiedy mam takie poczucie, że dużo tych, dużo tych słów wychodzi z tego środowiska trochę gamingowego. Esa? E Esa. Tak, Wiesz, ja pierwszy, jest... raz, pierwszy raz, z tym słowem się spotkałem, kiedy y, moja drużyna została rozbita bez żadnych skrupułów, To ktoś napisał, że było łatwo, że było łatwo nas rozwalić. Essa. Albo no więc więc to no to pod easy się wzięło, Ja, ja nie wiem jaka nie, jest, jaki jest. Nie, nie, nie. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. To... Bo, i... bo będę się trzymał tej teorii. Ja wiem, że mm -hmm. masz argumenty, które są e, prze, przeciw i ja też już taką dyskusję gdzieś tam sto, 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 stoczyłem. Ale to posłucham. Jaka jest geneza tego? to ma nie jest 25 lat chyba, no. Okej, okay, no to nie może to być. To jest inwigowy. chyba że zbierek. To wini wprowadził do Polski, czyli znany raper, biznesmen, dziennikarz, człowiek renesansu, mm -hmm. e, który po prostu jeszcze produkują, jeszcze mając firmę. A nie, on chyba dalej ma 100pro czy 100%, no to on po prostu lansował to słowo i tak i tak gadał. No i on, on kiedyś chyba nawet opowiadał, że wzięło się to z jakichś tam pierwszych imprez techno, że to się tam mówiło, a to takie naprawdę średniowiecze dla naszych słuchaczy zapewne. Więc jest hmm. ESA, to jest od, od absolutnie od winiego i z rapu to przeszło do wszędzie, nie? No jakby no to, tylko, no, że no, te, no, to jest no, słowo, które Pierwszą swoją popularność miał, nie wiem, z 20-30 lat temu. Takie rzeczy najwyraźniej wracają. To tej historii nie słyszałem. A co oznaczało ESA w tamtym języku? To, 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 to coś to dobrze. To takie trudne do zdefiniowania. On sam trochę nie umiem. No możesz się przywitać tym, możesz powiedzieć, że coś dobrze wyszło. Okay. Jak tam. ESA. Aha, To takie pozytywne ma znaczenie. Tak, tak? Raczej, raczej pozytywne i można się tym witać, żegnać. Państwo mogą używać dowoli, nikt tego nie kontroluje, naprawdę. Nie, nie trzeba być młodzieżą. Ja bym się nie czuł swojsko, gdybym używał tego wyrazu regularnie. <noise> Okej, okay, no to mam dla, ciebie, mam dla ciebie drugie słowo, bo Kapituła przyznała też... Chciałem, nagrodę chciałem, chciałem to jury. samemu zrobić tobie. No i nagrodę jury dostało słowo odklejka, której używam, muszę przyznać. Głównie, ale mnie odkleiło. I jest to słowo rzeczywiście bardzo popularne. Ja uwielbiam ten teraz, on doskonale opisuje na przykład naszych polityków. Ale to jest, to jest świetny wyraz. Świetny, to jakby jego odpowiednik tam w różnych formach już przez, przez, przez wiele lat się przydarzał. Ktoś mówił, że o kimś, że jest odklejony, że albo że od, To chyba normalnie się mówi oderwany od rzeczywistości mm -hmm. i to było coś, co funkcjonowało w języku, chociaż nie było często używane, ale odklejony od rzeczywistości, albo w ogóle odklejony. To jest, to jest świetny wyraz. Jego trochę trzeba zrozumieć, bo on tak na pierwszy rzut oka nie, 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 nie jest oczywisty. Nie, mm -hmm. nie, nie jest oczywisty, bo no, musisz wiedzieć, <laughs> skąd to się trochę wzięło, ale piękny jest. Bardzo, bardzo, bardzo jest to ładny opis ludzi, którzy którzy nie mają kontaktu z rzeczywistością, a takich jest naprawdę nie, nie mało. I można w bardzo prosty sposób Często, ich opisać. Często to w komentarzach słyszę o sobie, więc znam zna to, zna to dokładnie. Ja właściwie powiem ci szczerze, e, uważam, że młodzieżowe słowo roku powinno być zmienione na po prostu słowo roku, bo to nie wiem, co tam jest młodzieżowego. E, hmm. o, I w tym roku zdecydowanie odklejka to powinno być to słowo, chociaż esa, no hmm. to wiesz, jakby zawsze, w, zawsze jest w w Topce, Sztos, Dzban, Twoja Stara i, i, i XD, nie? Które mm -hmm. wygrało kiedyś zresztą. Dzban też. Tak, I tak. Twoja Stara chyba nie wygrało, ale nie nie kojarzę. Za to bardzo ciekawą rzecz jest to, że słownik oksfordzki ma też swój plebiscyt na mm -hmm. słowo roku, no i tam zostało Goblin Mode, czyli tryb goblina, kiedy mm -hmm. człowiek sobie odpuszcza i się zapuszcza. <laughs> no, tak, słowa. To jest... No i na przykład tam nie dba, nie, przestajesz dbać o swój wygląd, rob, od, na odwal się wszystko robisz i. Bo no, masz e... Taki klasyczny. Tak, tak, tak. Pracownik tak to jest, to jest... W, w, tym, w galerii handlowej. Przepraszam um, wszystkich ale bądź no, no Mogą ci najwyżej napisać, że masz odklejkę. <grym> że to, jest jest odklejony. to jest w ogóle fajna rzecz z tym, z tym Oksfordskim. Wiesz jak długo, te, te słowa takie za granicą są, są wybierane? Nie mam Wydawało mi się? Opowiem. Że ten plebiscyt ma taką. To jest, jest Polski z natury. I zastanawiam się, czy ten oksfordzki był regularnie czy to jest też coś nowego? Stawiam, że tak, ale przyznaję się, nie, nie wiem. Bo to on, on fajnie też opisuje trochę rzeczywistość, w sensie w jaki sposób postrzegana jest, bo to, 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 że, to że wiadomo, że odklejka to jest wyraz, to kapituła przyznała także nagrodę jury, y, j, jury, nie? Czyli jury krakowsko-częstochowskiej, <grym grym> No, ale, ale to też opisuje naszą rzeczywistość. Nie? To znaczy mhm. jakby w związku z pewną polaryzacją poglądów to jest, zawsze jest jakaś grupa ludzi, która jest odklejona wedle twojego mniemania. I ten wyraz trochę opisuje nam rzeczywistość. Ten Goblin Mode także bardzo opisuje rzeczywistość. Mhm. Czyli pod, pod podejście do pracy już z totalną olewką, bo i tak nic nie ma sensu. No tak, Taki ale też, jest, się też, też trochę, jest tak, że mi się to, 30 jak, jak, jak ja to usłyszałem, to mi się tak kojarzyło to... Z lockdownem, nie? Że tam ludzie cały dzień Aha. w piżamie włosy nie myłem. Byłem już Ludzi zombie miesiące. Mob, wiesz? Nie wiem, czemu Gobliny jest. Zombie mob, to było lepsze. Więc... Tak, tak, ale to są ciekawe wyrazy, zgadza się. Zgadza się. No więc, więc w sumie to tyle mam do powiedzenia o młodzieżowym słowie roku i Essa. Tak, mówię, Nie, jeszcze jeden. Nie widziałem w tym roku jakiś specjalnie dużo, ale zawsze jest tak, że wszystkie firmy to pod, podłapują, jest ten real time marketing. <śmany> I, I tam takie wiesz, mer jada się, odjeżdża jakby. <śmany> Więc m, m, muszę sobie poszukać, może ktoś zebrał te wszystkie reklamy z, z, z młodzieżowym słowem roku. Dobrze. Esa, odklejeńcy, nie? Czy już kupiliście coś w Lidlu? Masz też. Aha, bo Ty opowiadałeś o tym, jakie, 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 jakie słowa wygrały poprzednio. Mhm. Ostatnio śpikulot był państwu Śpiulkolot. Śpiulkolot. To było do spania, coś, nie? Tak, ale to nikt tego nie używa, że znaczy To, no takie, nie, nie to wiem, jest bumblerskie słowo roku. No to ja używam takiego słowa. No. Okej. Okay. <laughs> I jest jeszcze jedna rzecz, która, która jest dosyć interesująca, którą żeś wybrał dzisiaj na, na, na naszą taką wstępniaczkową cały czas podcasterkę. Myślę, że już kończymy odcinek. Nie, 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 A, nie w, w żadnym razie. Jeszcze? Bo to jest, to jest chyba jedno z moich ciekawszych, jeden z ciekawszych tematów, o, które te, Czy no to opowiadaj. Google Blog Polska. No tak, zapomniałem o tym zupełnie. Zapomniałeś o Jezu, to jest to, na to czekałem tak naprawdę najbardziej. Czyli. czyli Opowiadaj, no opowiadaj. Czyli to, to... Google jak co roku wy, y, pokazał nam y, najpopularniejsze hasła, które wpisujemy do y, przeglądarki, o dziwo Google'a. <gul> e, I mamy takie... Mm, no i mamy taką listę, w wielu, parę list w wielu, wielu kaku, k, 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 kategoriach, jak najszybciej zyskujące popularność, e, ludzie, filmy, czy zwierzęta, na przykład. Więc, Remigiuszu, słucham Ciebie. Co dla Ciebie? Co ty najczęściej wpisywałeś w wyszukiwarkę, i dlaczego było to porno? Nie wiem, bo ja, ja chyba pośród tutaj rzeczy, które, które się pojawiały, to ja chyba na, na pewno wpisywałem kurs rubla. I nawet do tego stopnia, że mam dzisiaj, dzisiaj mam dodany kurs rubla dla swojej podręcznej przeglądarki, i kurs w odniesieniu do złotówki i kurs w odniesieniu do euro. No mnie interesuje mnie relacja, bo interesuje mnie wpływ tych sankcji, które zostały. Tam na Rosję nałożone, więc, więc często, często zerkałem, ale chciałbym tak po, pokrótce przejechać, bo to jest, to jest. Ja, ja mówiłem o tym w odniesieniu do słowa roku, i tak polskiego, jak i tego oksfordzkiego, ale też to, że, że pojawiają się te hasła. Wiesz, są różne takie tematy, które na świecie zawsze były ważne danego roku. Mhm. Natomiast w związku z tym, że internet funkcjonuje już tak od wielu lat, to możemy sobie zrobić taki totalny przegląd. To znaczy, jest jasne i oczywiste, co było, naj, co było najciekawsze, co najbardziej ciekawiło ludzi. Nigdy nie wiem, czy w historii ludzkości można było taki, takie tematy znaleźć tak precyzyjnie jak teraz. Więc najszybciej zyskujące w pole popularności w 2022 roku, i nie będzie to dla Państwa niespodzianka, w Polsce była Ukraina, był, był Putin. Była wojna na Ukrainie. Polska Grupa Górnicza, to mnie trochę zaskakuje, bo to jest temat, który mi umknął w ogóle. Czy nie było e, jakichś strajków górników? By, być może, być może. Albo wiesz, że... że... no to tobie umnika, bo nie palisz węglem w domu, a mieliśmy taki, dalej mamy kryzys węglowy, no. Będziemy, że Polska Grupa Górnicza to taka dosyć specyficzna fraza, to nie jest tam, czemu węgiel jest drogi, albo, albo węgiel. To jest, wiesz, jakiś tam... Nie wiem, ja też nie, nie palę. No, no węgla. tak, tak. tak. Nie, nie musimy wiedzieć wszystkiego, natomiast to jest, to jest temat, który, który gdzieś mi umknął, a był bardzo ważny dla wielu. Może Państwo wiedzą, dlaczego ten temat akurat był super ważny. Proszę, Polska Możemy Handlowa powiedzieć... Spółka Kapitałowa mhm. z siedzibą w Katowicach. Tak. Polska Grupa Górnicza. Największy tak, tak. producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Tak, niewątpliwie jest to związane z sytuacją i z cenami węgla. To, 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 to wiemy, ale specyficznie, nie wiem, tak czy inaczej, Rosja, kurs rubla, dodatek osłonowy, e, jak pokochałam gangstera. A, a Witold Też, Paszt? No to ty już wolałem nie wchodzić, to, to się okaże, że... To, no nie, no, że... no, to Witold Paszt to był piosenkarz mm. grupy Vox. No, okay. no, no widzisz, no. ja Z Ryszardem Rękowskim śpiewał. No, no, i teraz widzisz, no i dlatego chciałem moją ignorancję trochę ukryć. I to nie chodzi o moją opinię w internecie, tylko że być może urażam kogoś bardzo ważnego w ten yy, sposób. Nie, nie, no, to Po prostu umarł nie więc no, Stąd rozumiem. wpisywanie jego nazwiska. I PIT yy, tak. 2. Czy ty się rozliczyłeś w tym miesiącu, czy nie? Ja się rozliczam Przez, zawsze przecież. bardzo regularnie to, to, to i z, z reguły z wyprzedzeniem. Więc. Ale powiem ci, że dużo ciekawsze, ciekawiej wygląda e, lista najbardziej popularnych wyszukiwań z kategorii ludzie w Polsce. O tak, o tak. I mamy tak. Pierwsze, Putin. A, mhm. Drugie, drugie miejsce, słuchajcie. Rafa Lala. Tak jest. No ja Zbałamuciła by... naszego bohatera narodowego Fabiańskiego, czy. Um, Potem jest Zeleński, tak. Landberry, Amber Heard, Mata, Jerzy Sztur, mm. no to rzeczywiście, Sarah James, Will Smith i Simon Lewiew. Kto to jest Simon Levi. Lewi, Lew, Simon Levi. E, zaraz sobie go wygooglujemy. Natomiast to jest też, e, ta światowa lista jest również interesująca, bo to nie Aha, jest, to dla, jest dla, dla... Izraelski oszust internetowy. No proszę. Nie jest żadną niespodzianką, że my lubimy skupiać się na rzeczach negatywnych i one zwracają naszą uwagę. Jezu, ty też. oszust czasami... z Tindera, z Netflixa. Przepraszam, że ci przerwę. A, nie szkodzi, nie szkodzi. No pewnie dlatego był wyszukiwany, bo Netflix, Netflix ma jednak wpływ trochę na, na, na to, co ludzie wiedzą. Więc to jest tak, czasami, czasami obwiniemy media za to, że nam przesyłają złe informacje, bo wiadomo, że zła informacja to dobra informacja z perspektywy mediów, ale sami szukamy w przeglądarkach rzeczy, które dotyczą ludzi, którzy albo zrobili coś nie tak, albo wokół nich się toczy rzecz, która jest negatywnie odbierana, mhm. albo wzbudza jakieś frustracje i silne emocje. I ludzie na świecie, z wyjątkiem tego pierwszego miejsca, wszyscy są winni czegoś, bo Johnny Depp jest winny tego, że go dziewczyna zrobiła Ale, go strasznie. Tylko, że właśnie w Polsce nie ma Johnnego Deppa. W, na świecie w kategorii mm. tak, tak, ludzie tak, tak, tak. na pierwszym miejscu jest, a w Polsce... Ampel? W Polsce, Jakby, Wiesz, tak, tak, tak więc, być może, więc ona... Dlatego była wyszukiwana, bo jest mniej znana. Eee, tak, wszyscy, no tak, tak, ale wydaje mi się, że Johna Deppa wszyscy znają na świecie również. Natomiast wszyscy byli bardzo, bardzo mm -hmm. ciekawi z, z sprawy, która się toczyła. Więc zaraz, ch chwilę dalej jest Will Smith i na pewno on by nie chciał w tym kontekście być wyszukiwany, w jakim był. Eee, Amber Heard, oczywiście, Władimir Putin. To w ogóle jest lista takich totalnie eee, Chris Rock, chociaż on właściwie nic złego nie zrobił, Jemu zrobiono, nadstawił policzek. Diokowicz, to pewnie, pewnie z, 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 z tymi covidowymi sprawami? To było bardzo. No, jest po prostu najlepszym tenisistą na świecie, no. Tak, ale od wielu, wielu lat. To od wielu, wielu <noise> lat, więc nie wiem, jak wyglądała Być ta, może od jak wielu, wielu, wielu roku lat jest. Więc... Tak. No ale wiem, że o nim się najwięcej mówiło w, w, w kontekście Australia Open i tego, że tam mhm. udawało, że się zaszczepił, ale się nie zaszczepił. Tak, On, dużo było, tak. było takich sensacji. Nie wchodźmy w ten temat. bo już Do tej rzeki nie ma co drugi raz wchodzić w takim krótkim odstępie czasu. Andrew Tate, pewnie Państwo kojarzą doskonale. Andrew Tate y... to jest dla mnie y, gościu, którego w ogóle nie wiem, o co chodzi. Znaczy, nie chciało mi się sprawdzić. Muszę przyznać Państwu. Nie wiem, pa, pa, co on pa, mówi, o czym mówi. Czemu ludzie jedni go kochają, inni go nienawidzą, i, i, i to jest też taka rzecz, i to, że nie chcę się trochę w to brnąć. On jest to jest. Niewątpliwie skomplikowana historia, nie będę ci jakoś strasznie opowiadał. To jest taki facet, który często staje się obiektem. Chciałbym być taki jak on, jak jestem młodym mężczyzną i czuję, że świat nie do końca idzie w tą stronę, w którą chciałbym, żeby poszedł. I przy okazji, on jest bardzo kontrowersyjny i gra bardzo umiejętnie tymi kontrowersjami, budując na, tym, na tej podstawie swoją, swoją markę i swoją obecność w internecie. No, ale no nie każdy go lubi. Social media go nie polubiły w tym roku, bo go wykasowali ze wszystkiego, co się tylko dało. Oj. Więc jak nasz, nasz tutaj rodzimy chuligan internetowy został wywalony z YouTube, a, tak ten Andrew Tate, chociaż nie porównywałbym tych dwóch, chociaż obaj na ringu występowali, tylko jeden miał w sukcesy, drugi niespecjalnie, to, to no to, no tak, tamten został potraktowany znacznie ostrzej i nad tym też się toczą dyskusje. E, Rishi Sunak, nic mi nie mówi, Simon Lewaj, pewnie się go tak albo, nieważne, to już Państwa Borys... Tak, Oszu z Tindera. Szóstw szóstw nie oglądałem, tindera. właśnie. Może trzeba, najwyższa pora, najwyższa pora. Nadrobić. Chcemy, chcemy przejrzeć filmy? Bo pewnie o filmach będziemy osobno dyskutowali, ale może Państwa zainteresuje, co w Polsce było wyszukiwane? No, jak, zgodnie z, z przewidywaniami, polskie filmy. Czytaj. czytaj zacząć, co, co jakie polskie filmy. Jak jakie pokochałam filmy? W Polsce są popularne. Jak pokochałem gangstera? Furioza. Zresztą obecny jest chyba, w, chyba na Netflixie. Jest. Mm -hmm. Oszust z Tindera, mm -hmm. czyli to, to obecność Simona Leviego też, też tłumaczy. Gierek, który uchodził za słabszy film, ale najwyraźniej cieszył się zainteresowaniem. Batman, rzecz jasna. Mm -hmm. Top Gun Maverick. Mm -hmm. No i tu się zaczyna Terrifier 2, czyli Przerażacze pewnie, to jest dosłownie tłumaczenie. Tak. Uncharted, purpurowe to serca i koniec Uncharted. świata. Czyli Kogiel Mogiel 4, to jest bitna polska kinematografia, akurat na pewno. Jest. Ale to, że Uncharted jest? Uncharted wysoko. Myślę, że Tom, Tom Holland cieszy się sympatią i to on trochę ciągnął ten film. Ja wspominam o tych filmach też trochę z Wojtkiem, żeśmy ostatnio rozmawiali na Messengerze. Bo tak nasz wspólny znajomy, który blisko kina siedzi mhm. i znana tiktokowa gwiazda. Yy, więc rozmawiamy. Ja, ja mam cały czas takie przemyślenia na temat kina. Ja Powiedziałem też dzisiaj o tym, że w czasie pandemii byłem prawie pewien, że kina się wywalą dokumentnie. Potem po pandemii miałem wrażenie, że jednak ludzie odzyskują chęć dochodzenia do kina i że jest taka, taki entuzjazm. A teraz po tych porażkach, na przykład Czarnego Adama, uznałem, mm -hmm. że, że, że no, wcale nie idzie ku lepszemu. Chociaż jest też Czarna Pantera, która się świetnie obejrzała, jest Top Gun, Maverick, który się świetnie obejrzał. I chyba konkluzja jest ostatecznie taka, że takie widowiska, które są bardzo dobre i bardzo oczekiwane, one mają szansę się sprzedać. Natomiast filmy, które są średnie albo należą do takiej średniej kategorii, powiedzmy. Widowiskowości, to one będą miały bardzo, bardzo, bardzo ciężko w kinach. I nie wiem, czy ten wniosek jest właściwy dzisiaj, bo to pewnie czas pokaże. To tak wyglądają już statystyki, że jak weźmiesz sumę widzów, mhm. to ona wygląda bardzo dobrze, ale potem, jak mhm. rozłożysz je na filmy, to nagle się okazuje, że blockbustery zabierają zdecydowanie dużo, dużo więcej widzów niż po prostu przed pandemią. A takie filmy powiedzmy obyczajowe, z mniejszym budżetem. Oczywiście w Polsce dalej się oglądają polskie filmy, przed Johnny, mhm. który jest dosyć dużym sukcesem. No, ale jest taka, te, te, to kino o niskich budżetach albo średnich, gdzie no, raczej wchodzi do kina po dwóch tygodniach, trzech tygodniach, wy, wypada i i ma bardzo słabe wyniki i po prostu jest szybko na platformach. Te serwisy streamingowe są twoim zdaniem przyczyną tego, czy ratunkiem dla tego kina? Mm, nie wiem, wiesz, nie mam żadnego pojęcia, bo też ja, ja, ja też zdałem. na pewno jest, na pewno to, że Netflix na przykład w, w polskie produkcje bardzo dużo inwestuje, to jest plus, mm. nie? Jakby nie, ja nie mam tak. też takiej, że... Boże, na wszystko muszę iść do kina, bo nie chodzę na wszystko do kina, lubię też sobie w domu oglądać. Je... Wiesz co, jeżeli zrobisz film i on jest dobry, i mm -hmm. nawet jak się nie sprzeda w kinach, to i tak zarobisz na platformach, a następny film zrobisz tylko dla platformy, bo, bo się z nimi dogadałeś, to super. To jest super opcja, to jest jakby niewiarygodny mm -hmm. komfort. A jeżeli masz tylko kina i, mm, i tam nie pyknie, to jest no, masza, że zebrano. zrobisz kolejny, nie? Mm -hmm. Więc myślę, że dla twórców to, że są platformy, to jest, tu, tu, to jest super. To jest jakby absolutnie dla kin na pewno trochę gorzej, no ale ja też już, już nawet jak była pandemia, mówiliśmy o tym, że ja mówiłem, że kina, że zmniejszy się ilość kin, no i mm -hmm. będą te duże kina w jak, nie wiem, cinema, który też ma przez na świecie problemy. I zobaczymy, jak to w Polsce będzie wyglądać. Że będą te duże kina, gdzie będzie dużo blackbust, blackbusterów, ale mm -hmm. też te mniejsze kina, które mają swoją, wypełniają tą niszę dla Kinomanów, puszczają kino powiedzmy, artystyczne, niszowe. No i też festiwale, które, na których są tłumy. Ten American Movie Festival popularny był, tak jak zawsze. American Film Festival, tak. A ja co znowu widziałem? Mówi. Amerykan mówi. Cał, więc cały tak, ja. tak, popularny to du, dużo, dużo osób było. Dużo osób, często <coughs> pełne sale, więc. Mm -hmm. Okej. Okay. To ja chciałem powiedzieć, że jeżeli o mnie chodzi, to, to wyczerpałem swoje możliwości. Ja I... też, ja też. Oczywiście Państwo linkujemy, bo tu jest w tym raporcie jeszcze trochę, e, trochę informacji. E, mm -hmm. I jakie było, oczywiście mamy pytanie dla Was, jakie było Wasze. Młodzieżowe albo nie młodzieżowe, jak nie jesteś młodzieżą, słowo roku. Tak jasne, oczywiście, że to nas bardzo najbardziej interesuje. Tak. Myślę, że odklejka dla wszystkich będzie bardzo miłym wyrazem. <grywa> <grywa> tak, essa. Essa, trzymajcie się, pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Na razie. Hej, hej.